Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Watch Dogs 2 i mam dzisiaj dla was bardzo dobrą informację, bo udało mi się w międzyczasie, kiedy renderował mi się poprzedni odcinek, zdobyć odpowiednią ilość kasy. W bardzo łatwy sposób, powiem wam, jesteście ją w stanie zdobyć, bo ja robiłem na dobrą sprawę tylko tyle, że podjechałem sobie w takie na przykład miejsce, zazwyczaj torby są na dachu, tutaj twórcy jakby mówili wcześniej, że będą stawiali też na parkour w grze, że będzie tutaj dosyć sporo wspinaczki, jakiejś skakaniny po dachach. No i tak jest faktycznie, było tutaj kilka takich torb z pieniędzmi. I właśnie czasami są to torby, czasami są to jakieś telefony stare, smartwatche, inne tego typu rzeczy. I w takiej torbie, powiem wam, często jest około 20 tysięcy dolców. Co za tym idzie, udało mi się zdobyć odpowiednią ilość gotówki na to, żeby dzisiaj wydrukować sobie drona. Tak więc słuchajcie, wbijamy tutaj. W ogóle też przy okazji muszę wam powiedzieć, że kiedy podnoszę jakąś broń, ona automatycznie mi się pojawia w moim ekwipunku, tak więc to też fajna sprawa, myślę, że warto ją zbierać. Chociaż i tak marzy mi się jakaś snajpera z tłumikiem, albo w ogóle jakaś broń z tłumikiem, tak abym mógł gdzieś tam eliminować po cichu rywali. Ja uwielbiam snajperę z tłumikiem, czy też broń z tłumikiem, wtedy w fajny sposób mi to wszystko wychodzi, jeśli chodzi o jakieś takie elementy skradankowe. Tak sobie właśnie pomyślałem, że odpalę może jakiegoś streama za jakiś czas i sobie tutaj jakieś te misje poboczne powykonuję, aby jakąś fajną broń zdobyć, aby też te misje potem główne czy poboczne były wykonywane przeze mnie w ciekawszy sposób. Tak więc słuchajcie, na początek kupujemy sobie drona, a raczej drukujemy go. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała zabawa takim cackiem. No koszt spory na dobrą sprawę. Dronik malutki. I też jak mamy drona, będziemy mogli wziąć udział w zawodach, wyścigach dronami. Tak więc to też myślę jest dosyć fajna ciekawostka, którą sobie pewnie sprawdzimy. Ale okej. To co chcieliśmy, zrobiliśmy. I przy okazji zwróćcie uwagę, że kolejna misja główna znajduje się w tym miejscu. Tak więc wszystko, jakby nie patrzeć, dobrze się układa. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze dzisiaj jeden odcinek, stawiajcie łapkę w górę. Dla mnie to jest dosyć spora pomoc, bo te filmiki są bardzo fajnie wtedy pozycjonowane, a was to też nic nie kosztuje, a też w zamian dostajecie dosyć sporą dawkę tych filmów. Tak myślę, bo widziałem, że niektórzy narzekali, że tych filmów jest za mało, że 3 dziennie to jest za mało zdecydowanie i powinno być 10. Ale cóż zrobię, niestety nie dysponuję aż taką ilością czasu, aby większą ilość niż 3-4 odcinki wam wrzucać. No more rules. These are like liquid cocaine. You think that's a good idea for Josh? Nope. Never happened. Here we go. Yeah! I just want to say to everybody here, to motherfucking Dead Set, that we are the baddest motherfucking hacking, coding, stealing. Well, we don't tell the cops I said that shit. But cheers to us, Dead Set. Find a smart home and break into its server. How's the display unit at their head complex looking? Let's see. Security's lax. Should be safe to test the 0-day. Should be? Thanks for the optimism. Mamy dostępną nową misję, tak więc zaraz sobie w tamto miejsce pojedziemy. Ja też zwróciłem uwagę, że
Ale zwróciłem uwagę, ale nie jestem pewien, czy właśnie jak mamy te torby różne gdzieś tam umieszczone na górze, na budynkach, to czy mając drona nie będziemy mogli sobie łatwo takich rzeczy zabrać. Jestem ciekaw. No fizycznie taki dron nie byłby w stanie torby unieść, ale jestem ciekaw, jak tutaj twórcy to sobie rozplanowali. Dobra, mamy tu jakiś motocykl, więc pojedziemy sobie motocyklem. Kurde, w ogóle jakie tutaj fury mamy, zwróćcie uwagę, fajne. Ale dobra, motocykl... Jak wsiadałem na motocykl, to nie ma alarmu, tak więc dlatego często lubię sobie je brać. I tutaj mamy... Okej, okay, śledź misję. Dotrzyj na osiedle mieszkaniowe. Przetestuj premierowy exploit i na... Okej, dobra. Czyli tak jak była mowa wcześniej w tej rozmowie, tak też to musimy zrobić. Pojedziemy sobie, jak misja dosyć szybko tutaj nam pójdzie, to sprawdzimy sobie, co tym dronem możemy tutaj porobić, bo jestem jego naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekaw, jak się zachowują ludzie, kiedy takiego drona widzą przeciwnicy nasi i tak dalej. A mamy tu jakieś chyba nowoczesne osiedle. Okej, okay. Zobaczcie to. Jakie mamy te w ogóle parkingi, kurde, z oświetleniem. No, powiem wam, że wypas. Co my tu mamy? Hey guys, the zero day worked. I'm in. Awesome work, Marcus. Take a look around inside the house. Home stores all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to send the alarm. Got it. Dobra. Mam taki samouczek bezpieczeństwa. Okej, dobra. Ale wiecie co, ja sobie przetestuję tego drona mojego. Jestem ciekaw, jak to on tutaj będzie, jak to wygląda. A, czyli dosyć prosta jest tutaj zabawa nim. Akurat tutaj prawdopodobnie nikogo nie będzie. Tak więc będziemy mogli sobie tutaj lecieć, czekajcie. A, tutaj też kamery, zwróćcie uwagę. Mogą mnie wykryć, mogę ją wyłączyć. Co my tu mamy? Co to jest? Nie za bardzo widzę, ale my tutaj sobie możemy, z tego co już widzę, wjechać bezproblemowo naszym dwukołowcem. To będzie chyba w sumie najlepsza opcja, bo tutaj będziemy mogli zhakować sobie ten budynek cały i potem bez problemu tutaj coś zdziałać konkretniejszego. Tak więc słuchajcie, bierzemy teraz drugie nasze tutaj, nasz drugi gadżecik. Teraz tak. Ja tu za bardzo nie wjadę. Teraz pytanie, czy ja tu przeskoczę? Skoczyłem. Ja! Zdążyłem, pięknie. Tu mamy kolejnego skubańca, więc trzeba na niego uważać. On ma taką samą prędkość mniej więcej jak my, tak więc spoko. Okej. Welcome to home, the smart house of the future. As you enjoy your tour of our facilities, please take the time to truly engage with the space. Touch, feel, open. And use every object or item as you so wish. This is your experience, your journey. And when the time comes to make your decision, remember, it's not a house, unless it's a home. Proszę,
Jaka technologia tutaj. Okej, słuchajcie, teraz kto tu jest? Kto to był i czym on tam był? Nie mam pytań. Markus jest niestety poza zasięgiem, tak więc musimy tam troszeczkę bliżej podejść. Koleś wygląda w ogóle jakby był z ochrony. Ale tak wybiegł. Okej, cel zrealizowany. Opuść tą okolicę. Tyle w temacie. Dosyć prosto poszło. Dzięki moim gadżetom technologicznym, że tak powiem. Tu mamy jakąś, widzę, imprezkę. Ciekawe, czy się mogę przyłączyć do nich. Nie, raczej nie. Hey guys, the server was a bust. What do you mean? You had access. It's just a relay point. The data's being stored off-site. No. That's not how this hardware works. If they'd installed something different, I... Josh? You still there? Looks like he's speed reading a series of intercompany memos. We'll get back to you on the how. You trace up the why. On it. Okej. Odszukaj źródło sygnału. Śledzenie misji. Teraz powiedzcie mi, to jest jakoś daleko, czy... Spójrzmy na mapkę. Tak, to jest strasznie daleko, więc... Będziemy tutaj mieli... Słuchajcie, małą podróż. Weźmiemy sobie... Przywołamy może auto, tym razem może coś innego. Ja tutaj też za bardzo dużego wyboru wśród tych aut nie mam, z tego względu, że wiecie, na razie bieda. Weźmiemy sobie terenowe, też tutaj nic nie mamy. Dobra, to będziemy musieli wziąć sportowe tego naszego Lancera. I ten Lancer powinien się pojawić. Już się mi gdzieś tutaj, czekajcie, zejdę może na dół. Pojawił mi się ten Lancer czy nie? Czekajcie, jeszcze raz. On powinien się pojawić, taki zielony znacznik. Jest tu gdzieś jakiś zielony znacznik na mapie? No ja jestem chyba ślepy. Dziwne, nie pojawił mi się. No dobra, mniejsza o to. Mamy jakiś skuterek. Może zawrotnych prędkości im tutaj nie osiągnę, ale lepsze to niż lecieć na piechotę po nieudanej próbie sprowadzenia auta. Kurde, już tyle razy sprowadzałem auta i dwa razy miałem sytuację... O, przepraszam, psiaku. Mam nadzieję, że nic ci się nie stało. No nie żartujcie, mam nadzieję, że nic mu nie jest. Nie chciałem, nie zrobiłem tego celowo. Za bardzo kocham psy, żeby nawet w grach komputerowych zabijać. Czy się nad nich znęcać, nad nimi znęcać. O, słuchajcie, mamy tutaj jakąś miejscówę przy okazji, gdzie mogę sprawdzić coś, co mnie interesowało wcześniej. A mianowicie, wyjdźmy i przywołajmy sobie drona. Zobaczymy, czy ten dron jest w stanie zabrać mi torbę z kasą. To jest niby tutaj. Jest tutaj torba. Kurde, gdyby to dało radę tak zrobić, to byłoby to naprawdę coś niesamowitego. Nie musiałbym skakać po tych dachach. Ale niestety nie ma takiej opcji. Po kasę. Kurde, w takich torbach naprawdę jest sporo kasy. Warto tutaj poświęcić temu chwilę i się wybrać. Ale też często właśnie nie wiedziałem, jaką drogę obrać, aby tutaj jakby się przedostać do tego miejsca. I zwróćcie uwagę, dzięki dronowi mamy możliwość właśnie poznania drogi tutaj do celu naszego. To jest fajna sprawa. Mimo że dronem nie mogę bezpośrednio wziąć, co podejrzewałem, no bo
dron nie miałby tyle możliwości. No jakby był jakiś może dobry dron z chwytakiem, to może by to wyszło. Natomiast mamy takiego małego drona też. Nie ma się co dziwić, że ten dron jest mały, bo on ma tutaj właśnie służyć za takiego małego, trudnego do wykrycia sportowego drona. Okej, wbijemy sobie na górę i zaraz zobaczycie. A, tu jest ochrona w ogóle, tego nie widziałem. Jest ochrona. No tak się zdarza, tak często w ogóle, tak wiele razy taką akcję spotkałem, że albo była ochrona. Okej, dwóch mi poraziło teraz. Albo była ochrona właśnie, albo jakiś gang, coś w tym stylu. Chciałem użyć paralizatora. No to użyłem paralizatora. W ogóle na tym sznurku wiele osób pisało, że to jest jojo. Nie, to nie jest jojo. To jest, wiecie co, kula bilardowa przywiązana do sznurka. W ogóle gdzieś też, o, tu dostałem 4500, więc dosyć mało, ale właśnie twórcy, wy pisaliście o tym, że twórcy właśnie gdzieś tam mówili o tym, że chcieli zrobić jakąś taką broń i znaleźli ten pomysł gdzieś w internecie w ogóle, żeby taką broń zrobić. Jest to sznurek zwykły z kulą bilardową. Każdy z was mógłby sobie coś takiego zrobić. Tylko teraz pytanie, po co? Może dla samoobrony? To wiecie co, wydaje mi się, że uderzając kogoś z takiej kuli bilardowej w głowę, przy założeniu, że tutaj sznurek daje nawet dosyć dużą jakby prędkość tej kuli, można człowieka zabić nawet, tak więc... Z ciekawości, żeby mieć gadżet z gry, można sobie coś takiego zrobić, natomiast zalecałbym ostrożność w używaniu tego. No nawet kurde, jakby się naprawdę człowiek machnął i uderzył tą kulą bilardową, która jest ciężka, jakby nie patrzeć, w żebra, to można połamać żebra, można gdzieś tam kurde uszkodzić komuś organy wewnętrzne. Tak więc niby broń, którą możemy zrobić w domu, a która w bardzo łatwy sposób może człowieka zabić. Dobra, hakujemy dalej. Haker Bonzo na pokładzie. Ciekawe, czy będzie hakowanie płyt głównych. Okay, here we go. Wow. Holmes got streams coming in from all over. I don't think this is just 2.0 we're looking at. You're right. There's way too much here for the limited number of devices that are already live. I'm gonna dive into this system, see where all this juicy information is winding up. Keep us posted. Dobra, zobaczymy, co tutaj się w ogóle dzieje. Jak to tu wygląda. Tu już możemy sobie coś zhakować. Aha, dobra. Tak. Okej, okay. Kurde, zobaczcie, jak za pomocą drona to łatwy sposób możemy sobie tutaj zrobić wszystko. Wiecie, muszę... Aj, za daleko stanąłem. Kurde, będę musiał, wiecie co, podejść tak czy siak. No, muszę podejść Markusem, bo jest za daleko, a nie chciałbym tutaj tego wszystkiego stracić, więc szybko podejdźmy sobie tutaj i... fajny sposób się to rozegramy. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak to można by było zrobić bez pomocy drona. Byłoby to znacznie trudniejsze. Okej. To jestem na pograniczu tutaj zasięgu. Dobra. Może oblecę to jakoś z drugiej strony. O, widzicie? Daję radę. Proszę, ale to fajnie poszło tutaj nam. Okej, okay, odblokowaliśmy.
Teraz tak, co my tu mamy? Okay, opening the floodgates. Now. Holy! Gus, get human eye down here. Dobra, słuchajcie, musimy tu podejść. Aby złapać. What did you do? What do you mean? I gave you guys access. Yeah, and alerted home's private security at the same time. They gotta have an auxiliary system monitoring their connections. Just hole up and wait it out. We'll siphon everything as fast as we can. Okay, hurry. Commencing sweep. Kurde, oby te dane się pobrały. Jest taki dreszczyk teraz emocji, co nie? Czy uda się, czy nie do końca? Dobra, 34%. Jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze. W razie czego przygotuję sobie broń. Dobra, połowa za nami. Kolejna babeczka. Kurde, no. Po co tu idziesz? Muszę cię zabić teraz. Pobić, nie zabić, tylko pobić. Ale jest i tak dobrze. 75%. Tutaj mamy od razu wyjście stąd, więc bez problemu im uciekniemy. Dajesz, dajesz. Dobra, spadamy stąd. O, ale to było fajne. Kurde, szkoda, że tej broni używałem. Wolałbym to zrobić po cichu. Ale też zmieniam troszkę charakter mojej postaci na bardziej takiego nie tylko hakera, ale też zabójcę. Czasami ktoś musi polec, aby reszta zyskała lepsze życie. No, staramy się zrobić wszystko, aby tutaj zdjąć tą kontrolę nad ludźmi. Dobra, no chyba już skupiłem ten pościg, tak? O, jeszcze drzewo zaliczyłem po drodze. Oh man. What? Not cool. Way not cool. Satara, what's he seeing? Home's packaging users together to different streams and selling access to other companies. Mostly health insurance, looks like. So what? So you order pizza too often, your premium skyrocket. And Home gets a kickback. Wow, that's nasty. That's just scratching the surface. We'll run through it on our end and pick out juicy details for the smear vid. What's that guy doing? Why does he have a toilet brush up his ass? Hey, spoilers! Spoilers! Okej, słuchajcie, misję udało nam się wykonać. Tak, kurczę, jak słucham tych gadek, które między nimi są prowadzone, to muszę wam powiedzieć, że tak ostatnio, no to jest do dawna w sumie już, ale im więcej czegoś tam się szuka w internecie, to potem reklamy wszędzie się pokazują, na YouTubie i tak dalej. Szukasz lodówki, zaraz każda reklama, jaka ci się będzie pokazywała, to lodówka, nie? Najgorsze... No spoilers, I promise. Sid's smear vid is close to perfect, so I picked this up a sweet ride and thanks to Drew. Wanna help me prep the station? You need me to hack it, don't you? Luddites, man. On my way. Słuchajcie, i dopóki tą, tą lodówkę szukamy, faktycznie kupujemy, też tam reklamy są spoko, bo czasami może jakaś ciekawa oferta się pojawić. Niemniej jednak muszę wam powiedzieć, że gorzej jest, jak już lodówkę kupimy, a potem przez dwa tygodnie się jeszcze pojawiają reklamy. Jak przypadkiem gdzieś tam pojawi nam się produkt lepszy niż kupiliśmy, to tylko się złość tutaj w nas pojawia.
Też zauważyłem, że często jest tak, że jak poszukujemy jakichś produktów w internecie, szukamy na wielu stronach, no to czasami są ceny niższe w sklepach, niż gdybyśmy weszli bezpośrednio. Pamiętam, że takich sytuacji już świadczyłem może z 5 razy. Pamiętam, kiedyś na streamie wam opowiadałem i mówiliście mi, że tak samo mieliście, że właśnie gdzieś tam szukaliście czegoś. Tak samo też kiedyś od czegoś takiego słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale jak, nie wiem, powiedzmy szukać jakichś biletów samolotowych z urządzeń Apple'a, to też one są nieco droższe niż normalnie. Tak więc no, czasami się stosuje takie sztuczki, czasami w celach nam tutaj jakby przyjaznych, czyli coś nam ułatwiają w ten sposób, a czasami, tak jak tutaj w grze widzicie, mogą to nie do końca być cele, powiedzmy, przydatne, a raczej jakieś biznesy, sprzedawanie danych i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak to jest już. Tak więc słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on się wam troszeczkę podobał, chociażby, tak aby zostawić łapkę w górę dla mnie tutaj. I słuchajcie, może jeszcze dzisiaj jeden odcinek się pojawi na kanale, nie chcę nic obiecywać, ale jeśli uda mi się, to wam go dodam dzisiaj. Tak więc wbijajcie na kanał i zobaczcie, czy czegoś nowego na nim nie ma. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!